kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy. Moje rzeczy... gdzieś w lesie strzelają. Jakieś rzeczy, które kupiłam niedawno w second handach. I to będą rzeczy z takiej dużej wyprzedaży, mega wyprzedaży po 2 złote. Większość z tych rzeczy. I kilka rzeczy takich bardziej ekskluzywnych, kupionych na nowej dostawie i na Vinted. No i kochani, mam nadzieję, że podobał się Wam mój ostatni vlog na temat lat 60. Mnie on bardzo zainspirował kolorystycznie do właśnie tych wiosennych, takich nasyconych kolorów. I pokażę Wam dzisiaj też rzeczy właśnie w takich ostrych, radosnych kolorach, powiedzmy. Przy okazji też chcę Wam polecić dwie youtuberki, które od już jakiegoś czasu obserwuję, które też związane są właśnie z rzeczami second handowymi, z takimi ekologicznym jakby trybem zakupów. Uważam, że powinniśmy się wspierać, wszystkie osoby, które jakby mają swój udział w tym, żeby nie kupować za dużo nowych rzeczy, żeby jak najwięcej zużywać tych, które już istnieją, żeby je przerabiać. Myślę, że to jest właśnie fajna inicjatywa, żeby się wspierać, żeby wzajemnie się nakręcać, żeby wzajemnie sobie pomagać. No i na przykład to właśnie styl Magda Moćko bodajże, o ile dobrze zapamiętałam, ma kanał, gdzie dużo pokazuje rzeczy z second handów, jako osobista stylistka pokazuje różne stylizacje, ale też pokazuje też takie trochę historycznie ujęte kwestie modowe. Na przykład ostatnio miała fajny program o torebkach, właściwie o konkretnej firmie robiącej torebki. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do niej. Naprawdę fajnie zrobiony, bardzo merytoryczny, ciekawie zrobiony film. Także serdecznie Was zapraszam, bo ona właśnie pokazuje też, jak wykorzystać jak najbardziej swoją garderobę i jak świetnie wyglądać z rzeczami z second handu, podobnie jak ja. No i kochani, druga rzecz za chwilę, bo już niedługo będę mówiła jeszcze coś w nawiązaniu do pewnych butów, które Wam pokażę dzisiaj. Oczywiście przy okazji zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do tego, żebyście dawali mi polubienia i subskrypcję oraz nacisnęli sobie dzwoneczek. To bardzo, bardzo motywuje do pracy i uważam też, że idea takich ekozakupów zasługuje na to, żeby ją wspierać, kochani. To jest coś wartego świeczki, bo mamy tylko jedną ziemię, jeden świat i trzeba jak najbardziej zużywać te surowce, które już posiadamy, więc róbmy to, kochani. Także już teraz Was będę zachęcać do zakupów w second handach. Moi drodzy, zacznę od tego, co mam na sobie tradycyjnie. I bluzkę, którą mam na sobie, jest to bluzka z wiskozy. Przyznacie, że jest dosyć oryginalna. Kupiłam ją za 2 zł właśnie na tej mega wyprzedaży. Byłam w Dobczycach znowu. No i kochani, jest bardzo ciekawa i w ogóle ta bluzka mi się też skojarzyła z tym nowym serialem Netflixa Bridgertonowie. Szczerze Wam powiem, oglądałam tylko fragmenty. Chyba troszkę ta formuła Netflixa niektórych filmów nie do końca mnie zachęca, troszkę dziwne trendy są w tych filmach, ale jakby rozumiem fenomen kulturowy i to, że pewne wpływy w modzie będą też pochodziły właśnie z tych popularnych filmów i seriali. Tak na przykład właśnie falbanki i taki romantyczny styl będzie bardzo, bardzo modny. I oczywiście prócz takich sukni i spódnic z wieloma falbanami w romantycznych kolorach skojarzyła mi się właśnie ta bluzka, która ma mnóstwo falban nałożonych jedna na drugą. Całe rękawy są z takich falban, nawet niektóre warstwy, zobaczcie, na tych rękawach są z takich cekinów zrobione. Nieregularnie to jest zrobione i strasznie mi się spodobał właśnie taki artystyczny nieład na tej bluzce i bardzo ciekawy fason, on mi się też kojarzy trochę z muszkieterami. No i ogólnie jest też to wiskoza, fajna firma, taka designerska mała. No i naprawdę stwierdziłam, że to będzie wyzwanie stylizować tą bluzkę. Na pewno zobaczycie u mnie na kanale jeszcze stylizację z tą bluzką. Dzisiaj tylko przykładowe dwie, a mianowicie zobaczcie na przebiteczkach. Jedna z takimi moimi znanymi Wam już leggingsami skórzanymi z przodu, włoskimi. I do tego te botki, które mam też na sobie i o których zaraz Wam powiem. Takie zamszowe, wysokie.
Tutaj w jednej stylizacji to wywinęłam, no i zobaczcie, z paseczkiem kontrastowym, żeby trochę przełamać tą taką monotonną lekko kolorystykę tego stroju. Właśnie uważam, że taki akcent kolorystyczny, szczególnie wiosną, będzie nam bardzo, bardzo przydatny. No i zobaczcie, tak to wygląda. Uważam, że ta bluzka jest przeurocza, jest taka nietypowa. No i kosztowała 2 zł, moi drodzy. Gdyby nawet była trochę droższa, to też bym ją kupiła. Może nie jest to taka niezbędna rzecz w garderobie, ale naprawdę na jakieś wyjścia czy takie specjalne okazje to jest coś ciekawego, coś takiego nietuzinkowego. Właśnie to jest coś, czego byśmy nie kupili w sieciówce. To jest coś, na co warto polować w lumpeksie. No i druga stylówka to jest to, co mam na sobie. Zobaczcie, dokładnie raz włożone tutaj do spódniczki tej falbaniastej. I spódniczka jest na wierzch, też z paskiem, no i te właśnie buciki. A druga wersja na wierzch właśnie, bluzka i też paseczek, bo ja uważam, że tu absolutnie pasek musi być. No i kochani, uważam, że taka falbaniasta spódnica i falbaniasta bluzka to już tworzy jakby taką, można powiedzieć, sukienkę. I to mi się właśnie podoba, że ta spódnica jest też trochę nieregularna, podobnie jak falbany w bluzce. One są w podobnym sumie stylu. To trochę wygląda tak hiszpańsko, trochę właśnie jak z jakimiś wpływami epokowymi. Te wzory są też takie trochę staromodne. Mnie się to mega podoba. No i w ogóle ta stylówka mi się bardzo podoba. I rajstopy w tym samym kolorze co spódnica, to już nie będziemy kombinować z kolorami, z jakimiś przebitkami innych barw. I buty też w tej samej barwie. I wtedy nasze nogi będą się wydawały długie, aż do samej ziemi. Wydaje mi się, że właśnie to jest też takie fajne ujęcie tej bluzki i nietuzinkowe też, bo to są same falbanki, jedna na drugiej. I powiem Wam, że chyba ta wersja z bluzką na wierzchu bardziej mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ale więcej tej bluzki bardziej mi się podoba. Po prostu ona jest tak ciekawa w moim pojęciu. Moi drodzy, no i teraz zobaczcie, też od razu pokazuję Wam te butki, które mam na sobie. Również kupiłam je za 2 złote, to jest w ogóle fenomen. To są przepiękne buty z zamszu. One jeszcze troszeczkę na wierzchu, ten welur nadaje się do lekkiej renowacji. Oczywiście to jest skórka w środku, na zewnątrz. One są w środku całe taką mięciutką skórką wyłożone. I zobaczcie, tutaj mają takie w ogóle długie, ładne suwaki metalowe. To jest wszystko bardzo dobrze wykończone, naprawdę. Super, firmowe buty na obcasie. One też nie są butami na co dzień dla mnie, bo ja nie jestem w stanie na co dzień do pracy człapać w takich butach wysokich, ale właśnie na wyjście, na jakaś imprezka, spotkanie, super, super rzecz według mnie. No i w ogóle za 2 złote takie buty, wyobrażacie sobie? No, nie wiem, jakim cudem nikt tego nie kupił. Pewnie też kwestia rozmiaru, może akurat nikt nie trafił na odpowiednie dla siebie. No a ja trafiłam, więc ekstra. Ostatnia dzień wyprzedaży po 2 złote. No i tak, 2 złote, 2 złote spódniczka kiedyś kupiona za jakieś 12 złotych, 16 złotych cały outfit. Da się, da się. Kochani, no i ciekawa jestem, co myślicie o tej bluzce. Na pewno nie wszyscy by ją włożyli, ale uważam, że jest naprawdę bardzo interesująca i wdzięczna. Idźmy dalej. A, jeszcze chciałam Wam wzmiankować tak przy okazji. Pewnie zauważyliście, że jest u mnie tak bardzo, bardzo wiosennie. No i zobaczcie, tutaj mam takie przypięte wszędzie wiosenne właśnie motylki. Pokażę Wam od razu do kamery. To są motylki, które kupiłam w lumpeksie i zapłaciłam za cały wór motylków, tam było 30 ileś sztuk, tylko 6 zł, tak. Zobaczcie, fajne, one są plastikowe, takie drukowane i mają tutaj magnesy, to jest super, bo możemy sobie tym ozdobić wszystko, co tylko jest metalowe, począwszy od lodówki do właśnie takich metalowych części wystroju domu, lampek i tak dalej. Uważam, że to jest przesuperowy pomysł i wiecie co, ja się zakochałam w tych motylkach w ogóle, myślałam też o nich jakby w kontekście zajęć plastycznych, że może ozdobimy jakieś stroiki, ale zobaczymy, może rzeczywiście coś tam w szkole ozdobię tym, ale tymczasem bardzo podobają mi się właśnie te motylki tutaj w studio i to jest ta jedna z rzeczy, które zakupiłam niedawno właśnie w lumpeksie, wór motylków. Przesuper dekoracja na wiosnę, od razu dodaje takiej radości, takiego kolorytu, prawda? Jest całkiem inaczej. W zimie choinka, a teraz wiosną właśnie motylki. Super, super. Jestem zadowolona z tego zakupu i z tego pomysłu w ogóle, że mi wpadł.
Kochani, idziemy dalej. Kolejny zakup mój to będą buty kolejne. No i moi drodzy, te buty to jest zakup z Vinted. Ja się zakochałam w tych butach, już wszystko Wam powiem dlaczego. Zobaczcie, to są buciki ze skóry całe, w środku na zewnątrz. One są nieocieplane, więc to są takie buty idealne na teraz. I są ręcznie szyte w ogóle. Mają nawet tutaj widać ręcznie przeszywane jakby takie szwy po wierzchu. Są z antypoślizgowymi wkładkami. W ogóle są jak nowe, naprawdę. Mega, w super stanie są. I nie wiem, czy do końca zobaczycie dobrze te kolory, ale tutaj mamy taki szaro-błękitny kolor, jasno-beżowy, taki kremowy. I tutaj mamy takie jakby materiałowe tyły w zielonym, fuksjowym fiolecie i takiej limonkowej żółci. No i tak to się prezentuje, są wysokie dosyć, no i niestety zapłaciłam za te buty 50 zł, więc naprawdę niewiele, jak na skórzane buty w bardzo dobrym stanie. One są właśnie takie artystyczne, to mnie w nich najbardziej się spodobało. Ja po prostu się zakochałam w tych motywach i w tych kolorach i bardzo lubię taki styl, lubię nosić takie rzeczy w takim trochę folkowym stylu, z takim artystycznym zacięciem. W dodatku, kochani, te buty, jak się okazuje, są robione z odpadów, czyli to jest recykling. Skóra z recyklingu, materiał z recyklingu. Firma, która wykonuje te buty, dowiedziałam się od pani, która sprzedawała właśnie, produkuje buty z odzysku. No i to jest super, one nie są, podejrzewam, wcale takie tanie, jak się je całkiem nowe kupi, bo pani i tak zeszła mi prawie połowę z ceny, więc super. No więc na pewno nie były tanie, jak je kupiła nowe, ale to jest właśnie idea, którą warto popierać. Buty, kochani, z recyklingu, z jakiejś skóry pewnie ze starej kurtki, tutaj jakieś może stare dywaniki czy coś. No i mamy przepiękne, artystyczne buty. Jest tylko jeden szkopuł. Ja mieszczę się w te buty, ale mam bardzo wysokie podbicie i w tym miejscu, no niestety, one są na mnie przyciasnawe, cisną mnie. Będę próbowała je rozbić u szewca troszkę, żeby one się w tym miejscu naciągnęły, bo ja naprawdę mam taką kostkę wystającą na podbiciu i mam bardzo duże podbicie, taką sklepioną stopę bardzo. No i niestety, ale będę musiała coś z tym zrobić, bo one mi się tak podobają, że nawet jak mam zapłacić tam jeszcze jak dodatkowo szewcowi, to nie odpuszczam. No i jeżeli się nie uda, to prawdopodobnie będę wystawiała te butki, to jest rozmiar 37, ale jeszcze nie tracę nadziei, bo są przecudowne. I teraz pokażę Wam stylówki od razu z tymi butami. Zobacz, stylówkę właściwie, bo postanowiłam zrobić vloga na ten temat, ale to zrobię za kilka dni, to jeszcze Wam o tym powiem zaraz. Natomiast tutaj dzisiaj taka robocza stylówka, zresztą w której byłam dzisiaj w szkole. Limonkowy, kaszmirowy sweterek, moja taka jedna z ulubionych spódniczka w kratkę. Ona ma, zauważcie, taką zieleń, bardzo ciemną, butelkową. Różowy kolor w sobie i takie pastelowe paski, więc ona tutaj idealnie kolorystycznie mi się zgrywa z tymi butami. Dodatkowo włożyłam sobie do tego stroju zielone rajstopy, żeby już nie wybijał się kolejny kolor, i taki fuksjowy pasek zamszowy, też bardzo go ostatnio lubię i często noszę, żeby dopełnić właśnie kolorystycznie do tych butów, bo zobaczcie, one mają przepiękne właśnie tutaj zestawienie kolorów. No i zobaczcie, tak to wyszło, według mnie bardzo fajnie, ja się w tym super czuję, o ile oczywiście uda mi się rozciągnąć te buty. I jeszcze zobaczcie, tutaj dobrałam sobie taki naszyjnik etno, to są takie pomponiki kolorowe, one są też w takim ludowym lekko stylu, mi się to podoba, to jest takie rękodzieło troszkę. No i też pasują kolorystycznie do tych bucików i do tego paska, do całego stroju. Można też torebkę sobie do tego dobrać. No i zobaczcie, ja tutaj mam taką moją torbę płócienną, której zresztą zapomniałam pokazać w programie o torbach, bo gdzieś była w środku sadzona. Ale już mniejsza z tym. Taka folkowa torba w stylu indyjskim, z super kolorami. I te kolory się idealnie też pokrywają z tymi kolorami na tych butach, więc w ogóle wow, byłam zachwycona, jak znalazłam tą torebkę wreszcie. No i kochani, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ten outfit. No i tak jak mówię, zamierzam zrobić stylówki właśnie z bucikami, z takimi kozaczkami oraz botkami nieocieplanymi, czyli takimi lekkimi kozaczkami na przedwiośnie właśnie. I pokażę Wam dużo, mam nadzieję, że dużo fajnych stylówek właśnie takich przedwiosennych.
co możemy nosić w takim przejściowym okresie i właśnie takie nieocieplane, ale jeszcze wyższe buciki. W różnych wersjach postaram się dobrać i do tych butów, i do tych, co mam na sobie, i jeszcze do moich innych takich podobnych, nieocieplanych właśnie botków i kozaczków, jakieś fajne stylówki i już za kilka dni zobaczycie je we vlogu. Także zapraszam serdecznie. No i jeszcze a propos tych butów, moi drodzy, to chciałam Wam powiedzieć przy okazji, że obserwuję też taką youtuberkę Case Kate. Młoda osoba, bardzo kreatywna i też kupuje w lumpeksach. Też polecam Wam jej programy, ma bardzo ciekawe stylówki, w takim bardzo młodzieżowym stylu, ale bardzo fajne. Ma fajny gust i naprawdę kupuje też jakościowe ciuszki, również i vintage, też widziałam u niej. I ostatnio ona założyła jakąś taką działalność swoją, Thrifted Customs się nazywa, zobaczcie tutaj przebitkę z jej strony internetowej. Też postanowiłam Wam polecić, bo to jest super pomysł. Ona szyje ciuszki z materiałów z odzysku właśnie, to jest ekstra moim zdaniem, naprawdę, to jest świetny pomysł. Z takich właśnie second handowych materiałów robi fajne ciuchy, możecie sobie tam zajrzeć, bo pokazywała w swoim vlogu. Też polecam tego vloga właśnie, kiedy opowiadała o tej swojej nowej działalności i bardzo mi się to spodobało, naprawdę bardzo fajne, nowoczesne rzeczy ze świetnych materiałów, w bardzo fajnych kolorach, naprawdę, naprawdę warto zajrzeć i warto popierać taką działalność, kochani. Jak macie kupić jakiś nawet niedrogi, ale taki przeciętny ciuch w sieciówce, coś co jest teraz w Zarze czy w H&M, to o wiele bardziej, o wiele lepiej moim zdaniem właśnie kupić w takiej firmie. Może wydacie podobne pieniądze, może trochę więcej nawet, podejrzewam, że niewiele, ale na pewno będzie to coś unikatowego, bo tam każda rzecz jest tylko w jednym egzemplarzu. Także na pewno warto mieć coś wyjątkowego i coś dodatkowo jest ekologiczne. Także to jest moim zdaniem super, super idea. Mnie się to bardzo spodobało i szczerze Wam powiem, że sama zastanawiam, czy jak będę mieć troszeczkę kasy odłożonej, sobie czegoś od niej nie kupić i nie wesprzeć właśnie jej działalności. Także polecam Wam serdecznie. Kochani, następna rzecz, jaką kupiłam, to pasek. Prześliczny pasek i on kosztował mnie chyba 6 zł, tak? 6 zł na nowej dostawie, ale jest naprawdę boski. Zobaczcie, to jest taki z takim systemem, że wkładamy tutaj bolec do dziurki, więc i ma super regulację, bo ma dużo dziurek. Ja jestem dość wąska w pasie, w miarę wąska. No i jest dosyć fajnie to tutaj zrobione. I to jest taka wężowa skórka, zobaczycie zdjęcia z przebitek. W takim bordowym kolorze to zapięcie ma formę takiej małej kokardki złotej, jakby to jest bardzo, bardzo fajne, strasznie mi się to spodobało. No i skórzany pasek oczywiście, także mega fajna jakość i ja bardzo lubię taki motyw wężowej skórki, już abstrahując, czy to jest wężowa skórka, czy to jest tylko imitacja węża, ale skóra naturalna, więc pasek się nie rozleci prędzej. Kolejna rzecz. Już Wam pokazuję teraz super kamizelkę, którą otrzymałam od przyjaciółki, a kupiła ją na Vinted dla mnie. Ona wie, że lubię takie oryginalne rzeczy. No i zobaczcie, kamizeleczka. Tutaj pokażę Wam ją w przebitce do jednego ze strojów, który też zaraz pokażę jeszcze osobno. Super kamizelka i była bardzo niedroga, tam coś kilka złotych, plus przesyłka pewnie. Super, jest z bawełny i ma przesuper guziki. Zobaczcie, to jest troszkę takie jak może z XVIII wieku, jakieś mundurowe, może XIX wiek. Ma takie fajne jeszcze tutaj naszycia, właśnie w takim militarnym lekko stylu. I srebrne guziczki z takimi kwiatkami. Jest bardzo słodziutka moim zdaniem i bardzo fajnie ożywia i sprawia, że stylówka staje się bardziej oryginalna, zdecydowanie. Zobaczcie tu do takich leginsów, które mam na sobie. Śliczna podszewka poza tym, zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Aż zachęca do zakupu. Naprawdę fajny, fajny zakup. Dzięki, kochana. Naprawdę bardzo mi się podoba ta kamizelka. I ona jest w takim kremowym, ale z lekkim odcieniem różu w sobie. Takim minimalnie różowym odcieniem. No i kolejna od razu rzecz, to jest też rzecz z nowego towaru, którą kupiłam za około 20 zł, tak, ale zachwyciła mnie ta marynarka, ma przepiękny krój i to jest, już Wam mówię, to jest Zara Basic,
z wełną marynarka i ona ma taką pepitkę. Ja mam taką spódnicę, więc pokażę Wam stylówkę z tym niedługo. Mam też właśnie leginsy takie z takimi tutaj lampasami z boku, z bordowym kolorem i zrobiłam dla Was taką na szybko stylóweczkę z tą marynarką, z tą kamizelką, z tymi leginsami i tymi wysokimi bodkami. No i uważam, że to jest super. Do tego jeszcze pod spodem mam takie bordowe body, żeby nawiązać do tych lampasów na spodniach. No i uważam, że to jest mega fajne zestawienie i w ogóle ta marynarka jest przesuper, naprawdę. Powiem Wam, że fajne są te marynarki, lubię te marynarki oversize'owe, ale nie ma to jak pięknie uszyty, klasyczny żakiet, który cudownie leży na figurze, podkreśla talię i sprawia, że wyglądamy mega stylowo i elegancko. Jednak taka klasyka dla mnie to jest to, bo te wielkie marynarki wyjdą z mody, to mogę Was na 100% zapewnić, że to jest kwestia roku, dwóch i już nie będą tak modne. Natomiast taki żakiet zawsze będzie w modzie i zawsze będzie super stylowy. Kochani, no i zostały mi apaszki, apaszki i szaliki. I tu od razu Wam pokażę szalik Burberry, który udało mi się kupić za 5 zł, naprawdę. On ma wszystko, metkę, wszystko tu jest napisane. O, jest! Znalazłam, zobaczcie. Jest w dotyku przemięciutki. No i oczywiście do takich klasycznych zestawień kolorów właśnie, jak miałam przed chwilą na sobie, czarny z białym, bordowe, idealna rzecz. Tu jest jeszcze taka dominacja beżu, co jeszcze fajniej trochę tak ożywia ten strój. Zobaczcie, Burberry London 50% kaszmir, 50% wełny. Tu jest napisane dry clean only, tylko czyścić chemicznie, ale ja to oczywiście, że wyprałam w szamponie i w chłodnej wodzie i nic się nie stało. Cudowny, mięciusieńki szalik Burberry. Jestem zachwycona tym szalikiem. No i właśnie zobaczcie, tutaj przebiteczka była z tym strojem dokładnie, co przedtem był. Druga wersja stroju tego samego, też z apaszką, którą kupiłam już w tej mega wyprzedaży po 2 zł. No, 2 zł za 100% jedwabną apaszkę i jest przepiękna, zobaczcie. Pokażę Wam najpierw tak, przed stylówką. To jest taki właśnie czerwone wino kolor, taki podbordowy wpadający. Błękit, szary i taki beż i elementy białego i ona ma takie piękne koniki niebieskie na sobie. No i to połączenie tego błękitu niebieskiego z tym czerwonym to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Bardzo elegancka rzecz, bardzo ożywiająca rzecz na wiosnę, bardzo mięciutka. No wiadomo, jedwab naturalny, no to jest najlepsze, co może być, jak chodzi o apaszki. Może być i na głowę, i na szyję, nawet przewiązać sobie na torebce dla kolorytu, też wygląda super. No i rzeczy jeszcze, których dzisiaj Wam w stylówkach nie pokażę, ale będą niedługo. Kupiłam taką bardzo fajną chustę w turkusowym kolorze. Ja mam dużo, jak wiecie, rzeczy w takich kolorach. Jest świetna, to jest bawełna, taka drobna krateczka i ma śliczne oprzycia, takie kwiatkowe. I w dodatku ma takie długie chwostki. Ja bardzo lubię chwostki, w ogóle nie wiem dlaczego, ale jestem fanką takich właśnie ozdób na szalikach i na chustkach. Jak najbardziej. No i to mi się bardzo, bardzo spodobało. Oczywiście też 2 zł, bo to ta sama wyprzedaż. I jeszcze jedna piękna rzecz właśnie z tej wyprzedaży po 2 zł. Szalik z jedwabiu naturalnego. Jest cudowny, z takiego grubego jedwabiu. Czarny taki, lekko błyszczący tylko. To jest taka jakby satyna z takimi cieniusieńkimi tutaj frędzelkami. No jest bardzo elegancki. To jest coś takiego już na mega elegancki wieczór do sukni jako szal, no albo do eleganckiego płaszcza, jeżeli jesteśmy tak już bardzo, bardzo wieczorowo ubrani. Takie rzeczy się właśnie przydają na takie okazje superowe, ekstra wyjściowe. Też 2 zł, tak jak mówiłam. Także na dzisiaj to już wszystko. No i kochani, tak jak mówię, za kilka dni zobaczycie stylówki przedwiośnia, czyli takie stylówki właśnie z tymi cienkimi kozaczkami. Zastanawiam się też, czy za tydzień nie zrobić takiego filmiku na temat mojej garderoby, bo tutaj urządzam teraz bardzo dużo. Jeszcze robię zmiany w mojej garderobie, zamówiłam taką szafkę, żeby wyeksponować moje buty i różne rzeczy. No i tutaj też pewne zakupy poczyniłam do organizacji tej garderoby i chętnie bym Wam je pokazała. Jestem ciekawa, czy chcecie
zobaczyć, jak to tutaj, co tu wymyśliłam. I też mam taki pomysł na takie małe DIY związane z tą organizacją. Pewne rzeczy chciałabym tu wykonać ręcznie, żeby było jeszcze fajniejsze. I jeśli Was to interesuje, to chętnie Wam pokażę, jak to robię, co można zrobić samemu, żeby nie przepłacać, żeby właśnie wyglądało to super fajnie, ekskluzywnie i, no i elegancko. Także piszcie, czy Was interesuje taki temat, czy chcielibyście zobaczyć prócz jakichś tam moich stylówek jeszcze właśnie takie coś z mojej garderoby, z mojej tu organizacji tych moich wszystkich skarbów. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was w niedzielę na program i serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Wolkę.